Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Jak widzicie Państwo, jest ze mną Ewa Pawela. Dzień dobry Ewa. Witaj Wojtku, witam Państwa. Jak wiecie, spotykam się z Ewą, kiedy dzieje się coś bardzo, bardzo ważnego. I otóż mamy do czynienia teraz z czymś niezwykle ważnym, co się wokół nas dzieje. I Ewa chciała przekazać bardzo ważny komunikat do Państwa. Ja chcę tylko Państwu powiedzieć, że oprócz tego komunikatu, również na naszym kanale ukażą się co najmniej dwa filmy, dosyć obszerne, które będą szczegółowo wyjaśniać tę sytuację, o której teraz powie Ewa. Ewa, powiedz mi, co teraz się dzieje ważnego wokół nas, że uważasz, że trzeba taki alarmistyczny komunikat wysłać do naszych widzów? Wojtku, więc to nie... Ja nie jestem pierwszą osobą, która alarmuje w tym kontekście geopolitycznym. Ja tutaj się powołam przede wszystkim na generała Michaela Flynna, którego Państwo pamiętacie z okresu jego zaangażowania w prezydenturę Donalda Trumpa. On niecałe dwa tygodnie temu wydał bardzo poważne ostrzeżenie do wszystkich Europejczyków, żeby zwracać uwagę na wszelkie wydarzenia, które mogą wskazywać na przygotowania do organizacji operacji fałszywej flagi ze strony NATO. W jego opinii jesteśmy w sytuacji, kiedy sojusz szuka pretekstu, żeby wejść we frontalny konflikt z Rosją. I dlatego generał Flynn ostrzegał, że w krótkim czasie może dojść w jednym z państw natowskich, europejskich, do właśnie tego typu operacji fałszywej flagi. Z drugiej strony ja przyjechałam w ten weekend do Warszawy po to, żeby wygłosić dla Warszawskiego Stowarzyszenia Wspierania Giedrzwałdu wykład pod tytułem Giedrzwałd – zagrożenia ze strony globalistów. I tam już występowały te elementy, że od mniej więcej dekady na całym świecie odbywają się tego typu akcje środowisk natowskich, bo one się rozgrywają na całym świecie, ale głównie tam, gdzie NATO ma swoje bazy, ma swoje macki i dysponuje tak zwanymi organizacjami stay behind, czyli organizacjami paramilitarnymi, które każdy kraj natowski, w tym Polska również w momencie akcesji, musiał zorganizować. To się chyba nazywa G18, tak? Nie. To się nazywało Gladio. Te kryptonimy są odmienne w każdym kraju. Nazwa zbiorcza Gladio wynika stąd, że w 1990 roku we Włoszech ujawniono, że przez dwie dekady te struktury, a musicie Państwo wiedzieć, że po wojnie do tych struktur stay behind Amerykanie rekrutowali głównie środowiska skrajnej prawicy i tak naprawdę środowiska neonazistowskie. Więc wielu z Państwa pamięta, że w latach 60., w latach 70. Włochy były scenerią dramatycznych, bardzo krwawych ataków terrorystycznych. Chociażby na dworcu w Bolonii zginęło ponad 80 osób. To były typowe organizacje fałszywej flagi, to znaczy przypisywano ich autorstwo nie prawdziwemu sprawcy. To znaczy robiły to środowiska skrajnie prawicowe na zlecenie Amerykanów, natomiast opinia publiczna dowiadywała się, że to były skrajnie lewicowe
anarchistyczne bandy typu banda w Baden-Meier w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Chodziło wówczas wtedy, żeby Włochy nie zostały przejęte na drodze demokratycznych wyborów przez komunistów i socjalistów. Wtedy w 1990 roku, kiedy doszło do ujawnienia wybuchu, dramatyczny skandal, tym bardziej, że okazało się, że tego typu struktury są w każdym kraju natowskim. Te środowiska zostały oficjalnie rozformowane, no ale oczywiście powróciły w 2015 roku i prawda, organizują wedle takiego znanego dziennikarza śledczego Ole Damegarda właśnie tego typu wydarzenia na całym świecie. Ale proszę Państwa, poświęciłam tym sprawom na prośbę Wojtka Dobrzyńskiego również wykład w Sejmiku Warszawskim, gdzie jakby będzie jeszcze rozwinięcie i uszczegółowienie tych treści. Jeżeli Państwo czujecie się poruszeni tym naszym komunikatem, bardzo proszę zapoznać się również z tymi materiałami. Natomiast dzisiaj, konkludując, no mamy, dostaliśmy wszyscy, to znaczy osoby znajdujące się na terenie Warszawy i okolic, dostaliśmy w niedzielę wieczór alert RCB, że będą prowadzone specjalne ćwiczenia polskich służb specjalnych w Warszawie w dwóch lokalizacjach. To znaczy na ulicy Koszykowej i na ulicy Czajki. Bardzo ciekawy temat, prawda, że będą to ćwiczenia z użyciem efektów pirotechnicznych. W związku z tym mieszkańcy mają się spodziewać dymu i wybuchów. No i oczywiście, prawda, każdy, kto się znajdzie w tej strefie ćwiczeń, powinien się dostosować do poleceń służb. Czyli to taka próba generalna, prawda? No, w opinii właśnie Ole Damegarda to jest taka próba generalna przed jakimś wielkim boom, po to, żeby można było, prawda, sobie to potem perfekcyjnie rozegrać na miejscu, w pewnym sensie ukrywając prawdę o charakterze tych wydarzeń przed opinią publiczną i opinią międzynarodową. Oczywiście, proszę Państwa, tak się może nie wydarzyć i my po to o tym mówimy, że jest taka hipoteza i jest taka ewentualność, żeby się właśnie nie wydarzyło. Że jeżeli ktoś ma tego typu zakusy odnośnie naszej stolicy i jej mieszkańców, to w tym momencie powinien się zastanowić i dać 3 kroki do tyłu. Ja tylko Państwu doprecyzuję, że w tym komunikacie jest tylko informacja o Koszykowej i o ulicy Koszykowej i Czajki. A myśmy po prostu popatrzyli na mapie. No i cóż, to jest wszystko bardzo blisko dwóch lokalizacji infrastruktury wyjątkowo strategicznej i wrażliwej. To znaczy na ulicy Czajki oczyszczalnia ścieków, bardzo blisko Koszykowej filtrowa, czyli wodociągi miejskie. Więc proszę Państwa, być może to jest jakiś taki, prawda, tylko scenariusz, ale niewątpliwie chcemy tym komunikatem skierować pełne światło na to, co się tam będzie działo albo mogłoby się zadziać, po to, żeby ewentualne implikacje i konsekwencje nie umknęły Polakom. Musicie Państwo wiedzieć, i o tym mówi cały świat, że określone środowiska natowskie, bardzo im zależy na tym, żeby wepchnąć Europejczyków, a przynajmniej Polaków,
pod rosyjski walec drogowy. Więc jeżeli zwykłą gadaniną możemy tego uniknąć, no to cała przyjemność po naszej stronie. Ja bym wrócił jeszcze do kontekstu, żebyście Państwo to jakby lepiej zrozumieli. Zwróćcie uwagę, że całe media są teraz nakierowane na podżeganie wojenne, że są komunikaty, że powinniśmy wkroczyć na teren, że NATO powinno wkroczyć na teren Ukrainy. Przede wszystkim to powinny być wojska polskie, że musi być mobilizacja. Media o tym huczą. Jednocześnie właśnie są te zabiegi zwane właśnie fałszywą flagą. I ten kontekst zaczyna nam się układać no, w pewne scenariusz, który już był wielokrotnie ćwiczony. Czy to był Majdany, czy to był World Trade Center. Zawsze działo się to z jakiegoś powodu. Stąd nasz komunikat ma Państwa przestrzec przed tym, co jest komunikowane nam w mediach, jak i też to, co jest nam komunikowane przez służby różnego rodzaju, właśnie takie alerty, o których właśnie powiedziałeś, czy właśnie jakieś takie fałszywe wydarzenia terrorystyczne, którymi potem się obciąży Rosjan, co będzie pretekstem do tego, żeby nas wepchnąć do III wojny światowej. Ewo, właśnie, poproszę cię jeszcze o komentarz. No ja po prostu, proszę Państwa, powiem, że żyjemy w tak ciekawych czasach, że warto powiedzieć o dwa zdania za dużo niż o jedno zdanie za mało. I stąd właśnie ta hipotetyczna, bardzo mocna wersja przewidywalnych ewentualnie warszawskich wydarzeń. Na zakończenie chcę powiedzieć, jeszcze raz zachęcając do filmów, które zmontuję z wystąpień Ewy i na tym konferencji dotyczącej Gierzwałtu i na naszym warszawskim sejmiku, ponieważ Ewa tam krok po kroku opisuje, skąd się to wzięło, jak zaplanowany jest ten całe przedsięwzięcie, od kiedy ono jest planowane, kto to, że tak powiem, zaprojektował, jakie są kolejne etapy wydarzeń, które mają nastąpić i wtedy to się Państwo ułoży w bardzo logiczną całość. Tak chyba? Proszę Państwa, nie tylko, to znaczy absolutnie proszę nie polegać wyłącznie na mojej wersji tych wydarzeń przeszłych, obecnych i potencjalnie przyszłych. Ja przede wszystkim za pośrednictwem Wojtka udostępnię Państwu wywiady z człowiekiem legendą, największym specjalistą na świecie od tego typu historii, który od ponad 40 lat to tropi. Ja po prostu wysłuchałam bardzo wielu jego wystąpień. Część z nich nagraliśmy parę lat temu w NTV z Januszem Zagórskim. Mało tego, ja już się z Ole skontaktowałam wczoraj. Odpowiedział pozytywnie, powiedział, że jest do dyspozycji w dowolnym czasie do wywiadu, żeby Państwu to po prostu własnymi słowami opowiedzieć. Także trzymamy rękę na pulsie i w nadziei, że mylimy się w 100%, chcemy Państwu udostępnić pełną wiedzę o tym, jak to się działo w przeszłości, bo tak naprawdę tego typu wydarzenia, takie bardzo traumatyczne, bardzo widowiskowe i krwawe, oprócz tego, żeby odbierać nam nasze wolności, kiedy będziemy, prawda, przerażeni i będziemy prosić wręcz nasze rządy, żeby było więcej bezpieczeństwa, a mniej wolności, to oprócz tego to również służy straszeniu nas, prawda? A tego mamy pod dostatkiem w ostatnich miesiącach i tygodniach, a Ole bardzo ładnie rozbiera tego typu wydarzenia na czynniki pierwsze i pokazuje, co tutaj jest teatrzykiem, co jest faktycznym wydarzeniem i jakie mogą być
zarówno scenariusze, jak i cele tego typu akcji. Ja oczywiście te materiały, które przekaże mi Ewa, będę podlinkowywał pod filmami, pod tym, pod tymi pozostałymi, które właśnie będę montował do końca tygodnia. No a dzisiaj myślę, żeśmy przekazali bardzo, bardzo ważny, istotny komunikat i mimo, że on jest no, taki bardzo, bardzo mocny i niepokojący, no to jak zwykle życzymy Państwu miłego dnia i do zobaczenia i usłyszenia. Obyśmy nie musieli komentować tego, że nasza hipoteza się sprawdziła. Ale to, prawda, to decyzja w tej sprawie nie należy do nas. Miłego dnia.